is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Dzień dobry, witajcie już z Polski, z domu, po wakacjach. Czas wracać się do rzeczywistości, do pracy, do realiów. Wiem, że wakacje to jest fajny czas i odpoczynek, ale oczywiście my już mamy zaplanowane kolejne wyjazdy, o których dowiecie się niebawem. Natomiast dzisiaj czeka mnie taki dzień pełen spotkań. Pierwsze spotkanie mam w centrum i zaraz tam będę jechała, bo muszę jeszcze zatankować samochód. Później mam kolejne spotkanie tutaj w mojej okolicy. Może uda się wyskoczyć na jakiś wspólny lunch z Massimo. No i zobaczymy, wieczorem będziemy się widzieć też ze znajomymi. Także trochę planów na dzisiejszy dzień jest. Powiem Wam, że pogoda taka średnia, bo troszkę wygląda na to, jakby wychodziło słońce, ale czy wyjdzie tak naprawdę, to ciężko powiedzieć, jak to będzie. Nie jest jakoś specjalnie mroźno, więc to też mnie cieszy, chociaż jazda samochodem w takich, wiecie, zimowych warunkach to nie do końca jest przyjemność. I co chwila słyszę o jakichś wypadkach, gdzieś słyszę jakieś pogotowie, gdzieś jakaś karetka jedzie, także bądźmy ostrożni, szczególnie my kierowcy. Warto zwolnić, warto jechać ostrożnie, rozglądać się, wyjść wcześniej, bo bardzo często o tym zapominamy. Zresztą ja widzę, co się dzieje na ulicach i widzę kierowców, którzy po prostu pędzą jak szaleni, nie wiem, śpieszy im się tak, że to szkoda gadać, mimo ograniczeń w mieście, jeśli chodzi o prędkość, mimo warunków atmosferycznych, po prostu przez taką głupotę czasami dzieją się różne sytuacje. Także zapraszam Was dzisiaj na ten vlog. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. No, ja lecę, ogarniam się. No nie będę mówić, że widzimy się za chwilę, bo pewnie za chwilę się spotkamy. No ale dobra, ściskam Was ciepło i lecimy z tym dzisiejszym daily vlogiem. No i udało mi się wszystko załatwić. Zmiana samochodu. Jestem teraz z Massimo. Massimuccio. Tak, Massimuccio. Jedziemy na lunch. Na lunch. Zabieram cię na sushi. O, dzień dobry. Witam. No, dzień dobry. Jedziemy na sushi. Andiamo al sushi. Tak, nasze ulubione sushi. Tak. Tak jest. Sushi, a ponieważ ja nie prowadzę, mam ochotę napić się czoja, który idealnie pasuje do sushi, także jedziemy, słuchajcie, na obiadek, bo jesteśmy głodni obydwoje. Moi drodzy, ważna informacja na dziś. Otóż wracam z wynajmem Lumispa Ayo. Jak widzicie, w takim pięknym oto pudełeczku. Najnowsza technologia, boks kosmetyczny. Zaraz Wam o wszystkim opowiem. A dlaczego Wam dzisiaj o tym przypominam? Dlatego, że od 24 stycznia spada cena Lumispa Ayo dla klientów VIP, więc jeśli macie konto VIP, możecie sobie kupić tę technologię w dużo niższej cenie niż była dotychczas. Dodatkowo wchodzi do sprzedaży również Lumispa Ayo wersji Rose Gold, czyli pięknym różowym kolorze, i do 7 lutego, o ile się nie mylę, będzie też na nią świetna promocja. I to jest opcja wynajmu dla osób, które do tej pory zastanawiały się nad zakupem Lumispa Ayo, powstrzymywała ich na przykład cena, która będzie dużo niższa, chciałyby sobie przetestować i wypróbować, jak działa i czy rzeczywiście jest to taka genialna technologia, ale gwarantuję, że się w niej zakochacie. Zobaczcie, mój boks, właśnie ten na wynajem, wygląda w ten sposób, czyli mamy tutaj technologię, żel, który jest dopasowany do typu
waszej skóry. Oczywiście wcześniej sobie rozmawiamy, mówicie mi, jaką macie skórę i tak dalej. Dorzucam do boksa maseczkę w płacie, która jest niedostępna na rynku polskim, ale macie możliwość ją sobie przetestować. Saszetkę Beauty Focus Collagen Plus, czyli peptydów kolagenowych, które stosuję od ponad roku i uwielbiam. Do tego macie podstawkę do Lumispa Ajo. Dodatkowe, słuchajcie, głowice. Mamy tutaj trzy głowice, czyli tę do skóry delikatnej, wrażliwej, na przykład do porannego oczyszczania. Mamy głowicę tradycyjną, która jest zawsze w zestawie, i jest jeszcze głowica twarda, na przykład do wykonywania peelingów dwa razy w tygodniu, mocniejszego złuszczania albo dla skóry takiej grubej, tłustej. I dodatkowo jeszcze daję wam do wypróbowania Insta Glow, czyli preparat, który daje piękną opaleniznę już w 10 minut, no bo za chwilę wejdziemy w okres wiosenny, więc myślę, że taka troszeczkę przybrązowiona skóra to jest fajna opcja, a mamy też przecież karnawał, więc być może gdzieś się wybieracie i też chcecie mieć tę skórę w takim ładniejszym kolorze. Także słuchajcie, tak wygląda mój boks, który leci na wynajem. Jeśli chcecie dowiedzieć się szczegółów wynajmu, na ile to kosztuje, jak to wszystko wygląda, to piszcie do mnie na Instagramie lub też wysyłajcie maila i wszystko wam dokładnie wytłumaczę, co i jak. Także słuchajcie, nowa niższa cena na Lumispa Ajo, proszę bardzo, wersja Rose Gold, czyli ta różowa z takim pięknym rose gold wykończeniem. No, jest się nad czym zastanowić. Wszystkiego dobrego w nowym roku! Słuchajcie, Massimo wziął sobie tagliatelle z borowikami w sosie śmietanowym, a ja mam pizzę. Bardzo proszę, pizzę z mortadellą, z pesto i z buratą. Nie chcę nic mówić, ale ta jego porcja jakaś taka malutka. Oh,
Jeśli oglądaliście nasze vlogi z wyjazdu do Tunezji, wypadu do Tunezji, to wiecie, że byliśmy w sklepie z olejkami. Pokazywałam wam wtedy, że zrobiliśmy małe zakupy. No i właśnie będę sobie przekładać te olejki tutaj. Moja część, Massimo część. Ale przy okazji pokażę wam te olejki, jak wyglądają. O, proszę bardzo. Tom Ford, Bois d'Argent. I zobaczcie, realizuję mój projekt. Projekt, o którym wam opowiadałam, czyli skolekcjonowanie z moich ulubionych perfum. Na razie mam tutaj 4. Resztę perfum mam w innym miejscu, ale tutaj będę tutaj sobie ustawiała te, które no po prostu muszę zebrać. Ten już znacie zapach, czyli Michael Kors Sexy Amber. Tutaj kupiłam sobie oczywiście nową wersję Pure Poison od Diora. Zapach, który uwielbiam w okresie jesienno-zimowym, czyli Desert Eden od Estée Lauder. I kończy mi się już Jean Paul Gaultier Classic, więc będę musiała sobie zamówić kolejne opakowanie, taką dużą, już myślę większą niż ta wersja. Także przekładam zapaszki, olejki zapachowe z Tunezji i staram się pomału dalej kompletować moją kolekcję, a jak to zrobię, to oczywiście wam o niej opowiem. Słuchajcie, tak sobie czasami myślę, nie wiem czy wy tak macie, ale mam takie momenty w życiu, tak jak właśnie w tej chwili, kiedy czuję taką niesamowitą wdzięczność za to, jak wygląda moje życie w tej chwili. Jestem po 40 i oczywiście, że mam pewne cele, które chciałabym realizować. Jeszcze nie wszystko osiągnęłam, to co sobie zaplanowałam, co bym chciała mieć. Życie potoczyło się tak, jak się potoczyło, niekoniecznie z moich względów i tego, co robiłam w życiu, w takich kwestiach niezależnych ode mnie. Ale słuchajcie, ludzie narzekają, ja to widzę praktycznie wszędzie i narzekają na wszystko. A z drugiej strony, nie wiem, czy wy się tak czasami zastanawiacie nad tym, co macie, co posiadacie, co osiągnęliście w życiu, jak wygląda wasze życie. Bo ja mówię, nawet do Massimo, mówię, kurczę, już jesteśmy tyle lat razem, ponad 20 lat razem i mam takiego wspaniałego mężczyznę, który jest obok mnie, który mnie wspiera i zawsze mnie wspierał. Oczywiście, że są wzloty i upadki, różnie to bywa, ale jesteśmy i jest nam ze sobą dobrze, kochamy się, wspieramy, idziemy na różne kompromisy i tak dalej. Z drugiej strony praca, którą wykonuję. Słuchajcie, robię w życiu coś, co sprawia mi przyjemność. Sama jestem sobie szefem, sama decyduję, kiedy mam pracować, kiedy nie, z jakiego miejsca na ziemi, co mam robić, jak ma to wyglądać, ile mam zarabiać. Prowadzę działalność, więc nikt nie stoi mi nad głową i to nie jest tak, że wstaję rano i myślę sobie, Boże, muszę iść znowu do pracy. Absolutnie nie. Oczywiście, że są takie gorsze chwile, jak na przykład momenty, w których gdzieś coś na swój temat czytam, hejty jakie dostaję, jakieś obrażające mnie komentarze, konkurencja, a jakaś współpraca, która nie wyjdzie, ktoś, jakaś marka, która o mnie zapomni i tak dalej, mogłabym tutaj wymieniać, ale to jest coś, co ja uwielbiam robić i cieszę się, że na przestrzeni tych lat zbudowałam sobie tutaj też wśród was taką społeczność, która również mnie wspiera w tym, co robię i to jest niesamowite. Z niektórymi osobami mam wspaniały kontakt, za który jestem niesamowicie wdzięczna i dziękuję. Tak samo, no słuchajcie, ludzie na przykład, którzy mnie otaczają w moim prywatnym życiu, tak jak to spotkanie z Agnes i z Luigi, z Gino, że mamy taką możliwość, że mamy takich fajnych ludzi, że mamy takie twórcze osoby w naszym życiu, że mamy ludzi, którzy nas motywują, którzy nas ciągną w górę. No jest ich trochę. Oczywiście, że też zdarzają się sytuacje, kiedy płaczę, kiedy jest mi przykro, kiedy jestem załamana, kiedy mam ochotę zniknąć z tych mediów społecznościowych, stać się takim anonimowym człowiekiem. No, to jest życie. Są wzloty i upadki i różnie bywa, ale ja cieszę się, że w tej chwili jestem w takim momencie życia, w którym jestem, robię to, co kocham, mam wspaniałych ludzi, którzy mnie otaczają i myślę sobie, czy czegoś mi więcej potrzeba do szczęścia, czy to jest właśnie szczęście, czy to jest takie osiągnięcie tego, o czym marzyłam, kiedy byłam małym dzieckiem, pewnie po części tak. Jest zdrowie, jest wspaniała rodzina, bliskie osoby, które są zdrowe.
Jest super, słuchajcie, jestem i dzisiaj właśnie na przykład czuję taką niesamowitą wdzięczność za to wszystko. Mam nadzieję, że jutro nie będę mieć spadku jakiegoś emocjonalnego, ale takie sytuacje też się zdarzają, że raz jest super, się uśmiecham, cieszę i skaczę pod niebiosa, a na następny dzień po prostu płaczę, bo coś jest nie tak, coś mi nie wyszło. Życie. Jestem bardzo ciekawa, czy wy też łapiecie się za takie momenty, kiedy czujecie taką wdzięczność. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Czy może cały czas tkwicie w takim przeświadczeniu, że to nie jest to, co chcieliście w życiu osiągnąć, że to nie jest życie, na które liczyliście, które chcieliście mieć. Jak to u was wygląda? Jestem bardzo ciekawa. Piszcie w komentarzach. No i myślę, że tym akcentem, takim z podziękowaniem dla was mogę się również z wami dzisiaj pożegnać. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście i zapraszam was oczywiście na kolejny film. Nie zdradzę, jaki będzie, ale mam nadzieję, że będzie ciekawy i że miło spędzimy wspólnie czas. A przede wszystkim, że wy miło spędzicie czas oglądając mój kolejny film. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki. Pa!